Gmina Przytoczna poszukuje społecznika roku. Organizatorzy konkursu chcą nagrodzić osoby, które pomagają innym i aktywnie działają nie tylko w Przytocznej, ale całej gminie. W tym szczególnym konkursie nie chodzi o nagrody, ale docenienie tych, którzy swój czas poświęcają innym. Marta Czarnecka-Wojda. W tym roku tytuł społecznika roku zostanie przyznany po raz trzeci. W pierwszej edycji konkursu zwyciężyła pani Henryka Żuk. Emerytowana nauczycielka od 7 lat jest szefową klubu seniora w Przytocznej. Dzięki pani Henryce członkowie klubu zwiedzają Polskę, spotykają się z ciekawymi ludźmi i organizują na przykład bale przebierańców. I to właśnie koledzy i koleżanki z klubu zgłosili kandydaturę pani Henryki do konkursu. A o zaletach swojej szefowej mogą mówić bez końca. Jest bardzo dobrą organizatorką. Gdyby nie ona, to na pewno nie jedna z nas by miała dużo do stracenia, że nie należała do klubu. Do wszystkiego się nadaje. To jest kobieta, która potrafi wszystko załatwić. Miła, bezpośrednia, to znaczy taktowna, to też jest bardzo wielkim dyplomatą. Nikogo nie obrazi, nie urazi, prawda? Bo wiadomo, że w tym wieku to mamy różne humory i prawda, i tak, ale łagodzi obyczaje. Pani Henryka miło wspomina dzień, w którym dowiedziała się, że zdobyła statuetkę społecznika roku. Nie spodziewałam się, że koledzy i koleżanki z klubu docenią tak moją pracę i że w ogóle władze gminy tę pracę docenią, no byłam bardzo szczęśliwa. Wójt Przytocznej Bartłomiej Kucharyk zapewnia, że w gminie jest dużo osób, które w różny sposób dbają o rozwój regionu. Zarówno na całym świecie, jak również w Przytocznej, bez społeczników, bez ludzi dobrego serca, bez osób pracujących społecznie nie można byłoby zorganizować wielu inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych. I właśnie w ten sposób staramy się docenić te osoby, które wyróżniają się w sposób szczególny. Na razie kandydatów jeszcze nie ma. Wójt zachęca jednak, żeby zgłaszać do konkursu aktywnych mieszkańców gminy. Zachęcić ma nie tylko zaszczytny tytuł, ale także piękna statuetka wykonana przez lokalnego artystę rzeźbiarza. Statuetka przedstawia osobę, która trzyma bardzo wysoko swoje serce. Jeśli to serce jest tak duże, że może ofiarować je innym osobom, no to stąd też symbol oczywiście skrzydła anioła. Każdy, kto w gminie Przytoczna udziela się społecznie i jest wzorem do naśladowania, może zostać doceniony. I tak jak pani Henryka, otrzymać statuetkę społecznika roku 2013. Kandydatury można zgłaszać do 1 grudnia. Marta Czarnecka-Wojda, Informacje Lubuskie.